Hej Tumisia, witam Was w kolejnym filmie. Mamy pierwszy dzień startów, jest godzina, uwaga, 6, więc po prostu szaleństwo i pada deszcz. Cudowna pogoda, aby rozpocząć pierwszy dzień startów, ale powiem Wam, że mimo wszystko jestem naładowana pozytywną energią i muszę już siodłać konia, bo zaraz idziemy oglądać parkour. Wczoraj już miałam taki, wiecie, mały sneak peek, bo wczoraj już były numerki ustawione, także dość pewnie się czuję, jeżeli chodzi o parkour, ale no i tak trzeba obejrzeć, biorę mój frak. Derkę musimy jeszcze wziąć. Frak jest wymanowany. Proszę bardzo. Kacper. Kacper jest lepiej ode mnie ubrany, bo ma deszczak. Ja swojego w końcu nie wzięłam. I możemy lecieć. Siodłać konie. Miś się przygotowuje. W ulewie. Kłowedi jak zwykle w dupie. W ulewie. Dzisiaj mamy silwerowski komplet, bo przyjeżdża Kasia i Michał z silwera, więc musimy się pokazać silwerowsko. No co to jest za luzak na wagę złota. Teraz oglądałam parkour, który no jest bardzo przyjemny, fajny. Ewentualnie najazd 7 na 8 jest słaby, ale reszta powinna być w porządku. A mój Kacperos tutaj prowadzi naszego rumaka. Chodź, bo musimy tutaj zejść. Nie możemy być na rozprężalni, bo jesteśmy dopiero 30. Jako 31. No możesz tam wejść od 15 numerka. Tak. Więc sobie wykorzystam schodki i będę tu wstępować. Przyniesiesz mi kawkę? Albo nie, bo ja już czuję, wiesz co, zew natury. Tak? No, może kawa to zły pomysł. Mi się jeszcze rozgrzewa. Rozpręża. Dadzą czadę. No i przechodzimy do pierwszego przejazdu, gdzie powiem Wam, że jak weszłam na parkour, to byłam w szoku, ile energii miał Quevedo i jak bardzo chciał pójść do przodu, więc troszeczkę tam w niektórych momentach mu pozwoliłam, co będzie skutkować, zaraz zobaczycie czym, i w ogóle rozpoczęłam przejazd 4 sekundy po dzwonku, w sensie, że już czas mi się naliczał, bo nie słyszałam dzwonka, nie wiedziałam, że mi nalicza się już czas, no i ups. Wyszło. O, tutaj macie tą zrzutkę, która spowodowana była tym, że po prostu mi się on rozciągnął. Troszeczkę za szybko wjechałam, no ale no zdarza się. Też właśnie musiałam wyczuć, jakie jest odpowiednie tempo na ten parkour, jak jechać z nim, żeby było wszystko dobrze. Mimo to naprawdę koń bardzo odważnie skakał, na nic nie patrzył, a miał różne straszaki, bo były i balony, i kolorowe bardzo przeszkody, i widownia z dwóch stron. Także ja jestem bardzo, bardzo z niego dumna i naprawdę zaskoczył mnie znowu swoją odwagą i tym, jak chętnie idzie w parkurze. Tutaj już ostatnie przeszkody przed nami i już Wam powiem, że parkour zakończyłam z 6 punktami karnymi, 4 za zrzutkę i 2 za czas. Dawaj, Misiu. Dawaj. Przechodzimy do drugiego przejazdu, który od początku czułam, że będzie po prostu o wiele lepszy. Jakieś taką iskierkę wyczułam w Quevedo, że chce iść, ale nie rozciągać się, tylko tak bardziej pode mną. Chciał, wiecie, współpracować, z czego się bardzo cieszę. Ja ogólnie przy tym przejeździe jestem też dumna ze swoich najazdów. Były lepsze niż w tym pierwszym przejeździe. Jechałam całkiem z głową, jak na mnie. Ja często jestem, wiecie, taką ofiarą rozkojarzenia i podejmuję nie najlepsze decyzje w parkurze, a tutaj rzeczywiście wszystko mi się dobrze spinało. Parkour mi pasował, był bardzo przyjemny do jazdy. Quevedo też naprawdę radośnie go pokonywał i wszystko szło bardzo pomyślnie. No i hyc, mamy ostatnią przeszkodę przed sobą i parkour na czysto. Dumny po zwycięstwie? No, ma taką niedumność. Dał radę. Kazwałeś, ile mamy kibice tutaj? Kibice? Silver team, kozłowscy team. Tam jeszcze moi rodzice team i Tosia team, ale oni się gdzieś zgubili. Treneiro, kumpello. Co ty tu dostałeś?
się odkroczył. O, jak pięknie pokazujesz. No, chwali się na vloga. Pokaż jeszcze. Ale zobacz, jaki dumny jest z siebie. Pokaż, tak. Dobrze było. On się musiał ten, wgryźć w temat. Połączenie dusz. Jadą. Ale się prezentują. Kiwedo! On zapomina czasami. Przez takiego paluka wciągnął na raz. Chociaż w ogóle wziął Aleksy. Wziąłeś, nie? Nie, bo wziął Aleksy i ona nie jeździ w niej. Delektuje się. Za jeden case sobie. Dobra. Wygląda się, co? Chciałabym zbyć mieszkanie od niej na zewnątrz. Sochi. Mi się wysłała swoich pomocników. Wymieniliśmy mu wodę. Posprzątaliśmy trochę to. Młody zasypia. Tu jest jego najlepszy przyjaciel, który już padł. On się jeszcze walczy, ale jest na przegranej pozycji. Oczka się zamykają. Nóżka już ten, podkurczona. Teraz padnie, nie wiem, czy dać mu jedzenie. Trzeba się mi zapytać. A czemu on tak podnosi nogę, jakie? Kto powie? Teraz pewnie jak nagrywam, to nie podniesie. Podnieś, Kuedi. Idziemy jeszcze przed kolacją na spacerek, rozprostować nóżki. Tutaj proszę bardzo, jaki piękny team. No mój mistrzu, najlepszy. Mój mistrzu. Na spacerku. Jest zimno. Idą do lasu. Niedźwiedź i koń, a tam koziołki. No i tutaj misia z przyszłości, która dogrywa zakończenie, bo standardowo zapomniałam go nagrać. Ja już jestem w domu, ale spokojnie, jutro zobaczycie film z drugiego dnia zawodów i to, jak nam poszło. Ale w ogóle siedzę w łóżeczku, a to dlatego, że jestem po drzemce i powiem wam, że te dwudniowe zawody w Olszy zmęczyły mnie o stokroć bardziej niż te w Lesznie. O, tak, niż te w Lesznie, które miały 3 dni. Nie wiem, spanie po 4 godziny, oglądanie parkouru o 6 rano to nie jest to, co jest najlepsze dla mnie. Ale no, nowe doświadczenie zdobyte. Niestety te niskie konkursy są z samego rana, więc muszę się jakoś przyzwyczaić i po prostu lepiej funkcjonować z takim systemem. No ale dobra, żegnam się z wami, widzimy się jutro na kanale. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o subskrypcji, aby wcisnąć czerwony guzik, aby również dzwoneczek był naciśnięty. Dajcie znać w komentarzu również, czy wy planujecie teraz jakieś zawody, czy może jechaliście coś teraz. Jestem ciekawa, jak wam poszło i widzimy się już jutro. Pa, pa!